Cześć. Dzisiaj mam dla Was unboxing. Rozpakowuję pewien sprzęt, który do mnie właśnie przyjechał. Zapraszam. Takie skromne pudełeczko. A oprócz tego przyszło jeszcze drugie pudełko tej samej firmy. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. To może rozpakujemy później, bo jest mniej istotne. Zajmiemy się tym najważniejszym pudełkiem. Spokój, już mamy pewne informacje, które zdradzają, co jest w środku. Czyli to jest Larkbox Mini PC Preloaded with Windows, czyli mamy w środku z Windowsem. Jest tam Intel Celeron J4115, 2,5 GHz. No, zobaczmy najpierw, jak on się prezentuje, więc rozpakujmy go. O, ta folia tu jest taka zabójcza. Nie jest pakowanie w stylu Amazona. Dobra. Folię wyrzucamy gdzieś na bok. I teraz jak się dobrać? Chyba trzeba po prostu podnieść. Proszę bardzo. Takie rzeczy są w pudełku. Najpierw wyjmiemy tutaj to z boku. Bo to będzie pewnie nie mniej ciekawe. Co tu mamy? Jak się do tego pudełka dobrać? Powiem Wam, że to jest dobrze zabezpieczone pudełko z tej strony. O, i tutaj mamy zasilacz z polską wtyczką. Na drugim końcu jest USB-C. Bardzo sprytnie i bardzo dobrze, że jest USB-C. Tu są jeszcze jakieś elementy. O, płytka montażowa do monitora, żeby zamontować z tyłu. I uwaga, uwaga, najważniejsza rzecz, najważniejszy element tej całej układanki. Mam nadzieję, że bateria w kamerze mi wytrzyma. Tadam. Słuchajcie, to jest PC 4K, dwa złącza USB, HDMI, USB-C do zasilania, włącznik i w środku mamy 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci EMC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2.4 i 5 GHz. No i tak jak mówię, ma USB, ma HDMI, które 4K potrafi wyciągać. I to jest takie, że jakbym dobrze złapał w dłoni, to jestem w stanie zakryć, więc zaraz go podłączę i zobaczę. No i niedługo będzie recenzja.